Siema, siema, jestem Rajo Dziple, to jest kolejny odcinek z naszej serii, oczywiście na tropie kręgów w kukurydzy, ze mną oczywiście Ananasek, dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie, tak, zapraszam na kolejny odcinek po prostu. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego, jest link w opisie do Ananaska, tam wbijajcie sobie, oglądajcie odcinek siódmy. Siódmy. Co? U mnie był siódmy, u ciebie był ósmy. Ósmy, oglądaliśmy, to jest dziewiąty. Zapomniałem. Matko bosko. Prawda. Dobra, były tak żniwa. Ja lecę z nawozami, a ty lecisz belki zbierać. Spoko, o, samolot leci. Dobra, dokładnie. Ja dzisiaj będę zbierał belki, a Nasek dzisiaj będzie sobie nawozy robił na naszym polu tutaj obok. Zaraz wam pokażę. O, dokładnie tutaj. To jest wszystko już poorane. Mamy pole połączone. Więc ogólnie tak. Kupiliśmy sobie nowe pole. Właśnie to, dwójkę i trójkę, żeby to połączyli elegancko. A ja dzisiaj jadę zbierać belki na dziewiątkę. Także, a w ogóle tam wszystko jest prasowane? Tak. Wszystko jest prasowane, dobra, okej. Okay. Spoko, w ogóle, coś tak szybko biegam, okej, okay, nieważne. No, więc lecimy. Prawdopodobnie będę musiał wziąć dwa ciągniki, więc biorę sobie Władka oczywiście do belek. I biorę sobie 60 do zbierania tych belek, nie? Żeby to jakoś sobie ładnie rozgraniczyć, bo pewnie nie będę mógł podczepić pod obciążnik przyczepy, co nie? No, wiadomo, lepiej nie ryzykować gdzieś tamtego. Okej, okay, więc sobie to podczepimy. Przyczepa, wiecie, już jest tuningowana specjalnie pod dzisiejsze zbiory. Także będzie spoczko tutaj. Myślę, o kurde, ale zrywny ten Władziu. Dobra. Okej. Okay. Podczepimy sobie wszystko elegancko. No i teraz bierzemy sobie po prostu 60. Odczepić trzeba jeszcze tutaj właśnie ten pług, bo to nas tak ostatnio robił. Dobra, co tam ciebie słychać w ogóle? Co, jak tam do pracy? Rozumiem, że ty dzisiaj będziesz działał na tym. Tak, dokładnie. Co się dzieje, że stoisz? Wyrzuciło mi kamerkę, bo zapomniałem usunąć. O Jezus Maria, serio? Czekaj, już to naprawiam. Dobrze, mam nadzieję, że wróci kamerka. Zaraz będzie. Dobra, ja to sobie ogarnę w takim razie tutaj. Żeby swojego przypadku nie usunąłem, to będzie tylko dodałem. Okej. Dobra, podłączone wszystko jest, więc lecimy dalej. Lecimy na pole zbierać te belki. Troszkę tych belek tam wyszło, co prawda. Więc fajnie, żeby to sobie jakoś fajnie też ogarnąć. W tym odcinku byłoby spoko. Ale no jak będziesz tam, zostanie trochę więcej czasu na to zajdzie, powiedzmy, no to sobie to ogarnę po odcinku, żeby już tam was też tym nie zanudzać. Bo wiadomo, że te belki raczej chcemy ogarnąć jak najszybciej, a nie z tym, pierdzielić po prostu, nie? Dobra, jesteśmy już na polu, ale teraz musimy polecieć do Władka naszego i Władkiem przejechać tam, nie? Dobra, synchro zrobione. Dobra, spoko. I wracamy. Spoko, spoko. Mi to wszystko myślę, że na jednym pliku jakoś, nie? Czyli podpiszesz. Tak, podpiszę ci wszystko. Okay. No tamten trwa 30 sekund. A, to ale no, chociaż na prześwietlanie będzie, co nie? Tak. Ja to spoko, to zrobię to tak, że nawet nie będzie widać, że było coś zepsute. Dobra, Władkiem elegancko już pojeżdżam. Dojeżdżam już sobie na pole. Okej. Okay. Aktywuję automatyczną dawkę. Gdzie to się kurde napełnia teraz? Jestem no tutaj niby. Musisz tam dalej podjechać, wiesz? Tam do środka chyba nawet. Do środka? Zyskaliśmy sobie. No tam jest, gdzie ci pokazywałem, nie? No tak, jestem tutaj. Tylko podjechałem do tej linii i... Znaczy to ta linia, to jest strzałka, nie? A nie jest tak normalnie, wiesz? Aha, dobra. Wiesz, nie wiem czemu tak to autor spierdzielił, ale no taki miał pomysł. Nie intuicyjnie to jest strasznie, ale no. To jest strzałka, gdzie masz tam dalej władować, to nie? Ty nadal tego nie ogarniam. Okej. Okay. W sensie, no niby strzałka jest tutaj, ale nie ładuje. Poczekaj. Gdzie ty jesteś tutaj? Czemu tu wjeżdżasz ty? Co ty robisz? No próbuję O, teraz dopiero zadziałało. No bo to jest przed ty. Tu masz w tym miejscu tutaj, o tu masz, nie? O, faktycznie, bo ja podjeżdżam z drugiej strony. Nie, dobra. Faktycznie jest to strasznie intuicyjnie. No, tak mówiłem. Trzeba najpierw poznać mapę w jakiś sposób, dopiero potem wiesz, nie? Gdzieś tam pogrywać. Jakbyś mi tego nie powiedział, to sam bym tego w życiu nie rozkminił. A, widzisz. Ja to rozkminiłem na tartaku już, wiesz? Na tartaku tak było to zrobione. Byłem święcie przekonany, że to jest właśnie tam, gdzie jest znacznik. No, jak też właśnie na samym ciągu sprzedawałem drzewo, to też mówię, kurczę, no podjeżdżam, nic nie ma, nie? Dopiero potem jak sobie odpaliłem ten, wiesz, pod F5
widoczność wszystkich triggerów dopiero widziałem, nie? No i tak już oceniam, że pewnie jest wszędzie takie zrobione, nie? Mhm. Więc okej. Nie wiem, jak to mi to wyjdzie. W miarę staram się spoko to jakoś układać. Raczej będę tak brać gdzieś po, nie wiem, po... Czy to jest... lewituje? Mi się wydaje. Nie, jest okej. Tylko to trzeba bardziej to... Wiecie, troszkę sobie to podsuniemy. Kurde, oho nie. Potrzeba jest malutka, strasznie. No to nic, jakoś dam radę z tym. Stała siewka na pół przejazdu. Tak? No. A ogólnie właśnie jakąś dawkę tam można jeszcze zbierać, wiesz? Ale to jest automatycznie ustawione, to najlepsza jest. Tak? Tak więc zakładam, że nie ma co kombinować. Okej. No niestety, wiesz, wapno jest, ma to do siebie, że jest bardzo szybko leci, co nie? I do wapna najczęściej używa RCW właśnie, a nie takiej rzeczy do nawozów, nie? No ale niestety mamy tylko to, więc musisz czegoś tam ogarnąć sobie tym. RCW? Rozwinij skrót. Nie, nie znam skrótu RCW. RCW to jest według... To po prostu maszyna, co nie? Taka... Znaczy, na pewno jakiś skrót to jest, ale to jest maszyna taka jakby... Taka przyczepa po prostu. Która jest... to są te duże. No, 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 taka z tym podajnikiem, nie? I to wiesz. Czaję, czaję. Ale takie siewki też są ogólnie nawet. Ale do, no, tych siarcz nie używa, do... Do czego? Kurde, ja jestem już nie, jest no. Po pierwszej 33. Nagrywam za 12. Już mózg mi siada. Czekaj, to jest... Nie no, u mnie dziadek kiedyś taką siewkę miał na kołach. Normalnie nie, ja mam nawóz rozsypywał. A to nawóz tak. Ale chodzi o RCW czy czym? Czy tym, co teraz masz takiego motylka? No w sensie taki motylek, tylko że na kołach z zaczepem normalnym. Aha, to. A, no to tak, ale nawóz to jest, nawóz leci szybciej, czy wolniej leci niż wapno, nie? No tak, wiem. Wapna trzeba troszkę tam więcej. Troszkę sobie, pozwól ci poprawię. Żeby tak ja już w miarę będę wyszło. jeździł w tej wewte. No niestety, musimy jakoś nawapnować, a nie mamy się sprzętu. Tak właśnie przed odcinkiem weszliśmy sobie trochę z Anskim rozmawiali na temat nowych zakupów gdzieś tam powiedzmy na przyszłość. Tak no i mamy bardzo fajne pomysły na dwa ciągniki. Takie typowe, nietypowe, ale to zobaczycie, myślę, wam się spodoba. Myślę, w kolejnych odcinkach to wszystko wam też będziemy mówić, tylko najpierw musimy zarobić pieniądze, a póki co tych pieniędzy jest mało, bo mamy ich tylko 10 tysięcy. A, jeszcze teraz kupujesz TT. Tak. No, więc myślę gdzieś tam po żniwach, postaram się coś ogarnąć. No i też nawet jakąś sumę sprzedamy trochę, bo wiadomo, że ta suma musi no, też... Tyle nam jej na pewno nie potrzeba. Tak, myślę, tak, zostawimy sobie jakieś, nie wiem, z 10 belek, a reszta pójdzie na ten. A może to nie 10, no to może mniej. Bo w sumie tych krów mamy prawie, ile tam, 6 czy 8 krówek, więc nie dużo. Na ziemi raczej powinno wystarczyć. No myślę spokojnie, jak tutaj na dzień nam idzie tam, nie wiem, ile. Pół belki, czy coś. To myślę, że powinno wystarczyć. No to spokojnie. A ile ustawione są te? Na 3 dni mamy. Oż, no kurde. To jak idzie pół belki na dzień, to ile tam belek wystarczy? 5 maksymalnie. Ja nie wiem dokładnie ile idzie, co nie? Bo tam jest... czekaj, zaraz ci powiem dokładnie, ile mamy u tych... Jezus Maria, ta przyczepa jest strasznie trudna. Słoma jest takie 2,5 tysiąca litrów, nie? No to ta belka ma na 4 tysiące chyba? Albo 3? Nie pamiętam, ile to dokładnie to jest. No to powiedzmy, że taka, no takie pół belki na dzień wyszło, nie? To my też co dzień nie dajemy całej belki, tylko tam wiesz, po trochu, nie? Dokładamy. Dobra, tu się trzyma, tutaj spadło. Niestety jakoś trzeba to poogarnąć, tak? No, że ta stacja wapnowania jest tutaj blisko. No, reszta taki plus. No tak to jakbym miał jeździć gdzieś. Choć w sumie nie no, jakby nie było ich tutaj, to bym sobie postawił po prostu palety na polu. No, no, no. Prawda, tak prawda. Więc taki minus. Ale tego wapna się nie da w worki jakoś nasypać coś takiego. A nawet jakbyśmy chcieli na przyczepę, to się nie da chyba tego tak zrobić, nie? Że co? Że z tego z tej stacji wapnowania na przyczepę nasypać da się, czy nie? Da się na przyczepę. Nawet na natura do łyżki, ale potem musiałbyś, wiesz, to gdzieś... Nie pobierasz tego z przyczepy tak jak z triggera, nie? Tak musiałbyś to wysypać już. No tak. Bo teraz masz to w takiej formie jakby, wiesz, cyfrowej, nie? A potem już miałbyś fizycznie. Cyfrowej. No także nie widzisz tego, co nie? No tak. Wiesz, jest to po prostu gdzieś w czymś przechowywane.
Nie no, kurde rzecz. Jak tu się strasznie ciężko tym hamuje, wiesz? Powiem ci, masakra jest. Jak tam ci idzie to zbieranie beleczek? Wiesz co, z porządku, już zbierane, zebrałem już 7. To prawda, ale jest... jest... Ile pójdzie na przyczepę? No tak dyszka wejdzie, nie? O kurczę. Jest problem, no muszę też trochę ręcznie układać tak naprawdę na przyczepie. Bo bardzo ciężko to się układa, nie? Też ten turniej jest taki do końca perfekcyjny, nie? Bo to jest ten 60, ten 12 będzie sobie lepszy, więc będzie, wiesz, ten się przyda do zbierania. Belek, nie? Teraz na pewno ta fizyka tych belek jest poprawiona. Pamiętam w 11 to było praktycznie niemożliwe załadować tych belek, bo jak się tam bok wbiło w widły, to te belki pruwały dosłownie. Teraz chyba już rzadko się to zdarza, ale jednak czasami, ale rzadko bardzo, żeby tam belka pruwała. No ja właśnie uważam, że jedyne co farmingu powinno zostać poprawione na już, to właśnie fizyka belek i drzewa, nie? To jest tragedia. Jak masz tego jedną czy dwie, to spoko, ale jak masz, wiesz, dużo tego, to jest po prostu tragedia i nie da się nic z tym zrobić, nie? To jest prawda, ale bądź co, to od 11 się dużo polepszyło, no. Wtedy to już... Hamowałem. 11, no tak się nie wbiło dokładnie w to miejsce, w które się miało wbić w tarczy. No. To belki fruwałem. No to 11, wiesz, kiedy to było też, nie? No tak, ale bądź co, coś tam już poprawili, ale nadal nie jest to, czego oczekujemy. Tak samo z pracownikami na przykład. Pracownik jest bardzo prosty. Wystarczy po prostu brać, zaczerpać inspiracji od Curseplay i tyle, nie? Mają wszystko gotowe, czemu nie skorzystać z tego czegoś, nie? Co, ktoś ich oskarżał ich o to, że... Nie wiem, twórcą od oskarżać ich o to, że... skradnie pomysł, który zrobił do ich gry? No właśnie. No wiesz. To jest taka też, wiesz, zasada, że... Zasada, tak to działa, że jak dajesz coś tam od huba, to automatycznie wszystkie prawa do tego czegoś ma, no, od hub, nie? Tak to działa? No tak, bo w sensie... W regulaminie jest to? Nie wiem, czy jest to w regulaminie. Znaczy, pewnie jest, nie czytałem tego za bardzo. Ale działa to tak, że... jak dajesz to im, co nie? Wtedy oni już mogą, wiesz, tym zarządzają. Coś mi się nie spodoba, mogą to usunąć i tak dalej, nie? A tak no musieliby tak. Cię pytać o zdanie, wiesz. Dobra, nawet troszkę tutaj pozbieram tych belek. Ja chyba też nawet robię jakąś... miniaturkę walnę sobie. Zwykle tak te miniaturki, właśnie nie wiem, czy ty robisz miniaturki poza odcinkiem, czy na odcinku? Ja? Miniaturki? No, w sensie, a czekaj, bo ty nie nagrywasz gameplay. No właśnie, ty mi robisz miniaturki. No tak. Można tak powiedzieć, że w sumie tak. Okej, okay, dobra. Nie no, chciałem to poprawić, okej. Okay. O, teraz jest spoko. No a tak to do siebie to robię miniaturki, no to... No tam już po, nie? Bo tam trochę tak nie wymaga no. Tego chyba. Się zależy, jak mi się chce, tak naprawdę. Rozumiem. Jak na przykład najlepsze modyfikacje nagrywam, to tam mi się zdarzy po prostu w trakcie nagrywania. A czasami jak zapomnę po prostu porobić screenów, no to później biegam i ustawiam tę maszynę jakoś, żeby to jakoś wyglądało. Aha, no no. No tak raczej standardowo. No. Dobra, ja tu już mam załadowane troszkę tych. Jeszcze jedna i będę już wracał właściwie. 40 minut odcinka, jest to spoko w miarę. Nawet chyba zdążę to zrobić i może jeszcze zacznę ten obornik robić, nie? Nawet jak się uda. Chociaż nie, bo to się trzeba jeszcze wyładować. Ja to w sumie jak to zbiorę, wszystko to będzie spoko. No a tutaj ja to miałem ten znawieść i jak to się nazywa, kultywować. No. A wapno nawet nie skończę. Nie no, skończysz dopiero z 15 minut, nie? No pół pola mam. No to spoko. Kultywatorowanie to jest, wiesz, chwila. 5 minut po robocie, nie? Dobra, staram się powolutku, o kurczę, dobra. Nie jestem nie wyrąbać. Ja muszę to jednak grać z tej trzeciej osoby. Bo niestety nie dam rady tam z pierwszej tego wrzucić, żeby to było jako tako. Ja to tak, jeśli chodzi o tą kamerkę, to tak można powiedzieć, że nawet mam ADHD, tak co chwilę się przemieniam. Tak? No. Dobra. Jak to się ogląda, to pewnie może być trochę irytujące. A czemu? W sensie, że co robisz? Nie wiem, ruszysz kamerą, czy co? Przełączam to chwilę kamerę z, wiesz, z środka do trzecią osobę. A, no to na przykład jak już przełączę, to powiedzmy na jakiś czas, nie? Coś. Ale się staram się grać tak trochę z pierwszej osoby. Wtedy trochę mi to wydaje się lepiej. A ja to właśnie co chwilę zmieniam. A. Dynamiki sobie dodaję sztucznie. Dynamiki do farminga.
No ta gra właśnie jest taka, wiesz, bardzo powolna, nie? Wszystko trzeba robić spokojnie. Tak jest. Dobra, ja już cisnę. 10 właśnie belek złożę. Tylko właśnie tak, rozumiem. Pod tamto wiatr w sumie, no nie ma co, nie ma gdzie tego ustawać, tylko pod wiatą tamtą walnąć. Więc sobie tak zajedziemy tutaj. O, jakoś tak. Myślę, tak będzie z porządku, jak sobie tak stanę. Okej, dobra. Dziesiątka jest tutaj odpalona, dobra, to lecimy. W takim razie. Nie to rychawalne teraz na gospie, nie na polu, bo zwykle na polu gdzieś tam robiłem. Więc chyba nie jedzie, w sumie w ogóle tu nic nie jedzie, to mogę sobie jeździć jak chcę. No wyłączony jest chyba ruch. Wyłączony? Wyłączony chyba. A to nawet nie wiem. No wydaje mi się, że kiedyś wyłączaliśmy. Nie, nie jest włączony, bo widziałem tam na tych drogach głównych, tylko tu pewnie po tych asfaltach mniejszych nie ma jest włączone, nie? Aha. Dobra, ja sobie tutaj zajeżdżam na ten. Na gospo, okej, okay, będę sobie to rozładowywać. Okej. Okay. I Zostań. Tak to właśnie jest. Może teraz coś powiedzieć, bo teraz trochę będę skupiony na rozładowywaniu tych belek. Właśnie chciałem jakiś temat podjąć, tylko jakoś mi do głowy nie przychodzi. Szczerze ci powiem, może coś zapodasz temat, a ja będę kontynuował. To nie wiem, no to możesz na przykład powiedzieć ten. Co teraz z tym twoim kanałem, co nie? Bo tak może trochę tu też się wiedzieć. Raczej wcześniej oglądać tylko dla tych midbusterów, nie? I tak dalej. No ja to na razie nie wiem. Zastanawiam się sam co dalej. To się właśnie, no co teraz, nie? Sam chciałbym znać odpowiedź na taką. No teraz tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tak, odrzucę tam ankietę dla widzów. I zobaczymy co zdecydują. Może zruszę z jakąś serią. Mhm. Najbardziej to jestem skłonny, żeby zrobić kolejny sezon co lepsze. Tylko, kolejny sezon. Kolejny sezon. Tylko że wszystko na sezonie właśnie. Aha, że już tak bywało po te parę roku, tak? Tak jest, no bo na tym się no, diametralnie pewnie rozgrywka różni, ekonomia. No, dużo. Tam jest. Z tego co wiem, jest faktycznie dużo obornika, nie? I na przykład, jak my tutaj działamy sobie, no to faktycznie ten obornik się sporo respi, nie? Myślę, że który raz wywoziłem? Chyba trzeci raz wywoziłem obornik, nie? O Boże! Nie to! Kur... Co zrobiłeś? Nie, no masakra, werki mi się wróciły, ale tak w miarę w porządku to wygląda, nie? Więc to jest jakoś źle. Dobra, walę miaturkę i zaraz wracam za chwilę, nie? Okej, okay, witamy po cięciu, troszkę zrobiłem miniaturkę, przy okazji też wyładowałem belki, żeby też wam was tym nie męczyć. Także myślę, że to w miarę spoko wyszło. Dobra, już sobie cofam, jedziemy na poletko. Z tego co miał nasek, to już też powoli kończy, więc spoko. No i też tak, ogólnie chciałem was przeprosić za siebie dzisiaj, bo jestem jakiś taki serio zmulony. I właśnie doszliśmy do wniosku z Anackiem, że chyba nie ma sensu nagrywać kolejnego odcinka teraz, bo jak mam po prostu być tacy wyprani z jakichś tam emocji i tacy po prostu przymuleni, no to bez sensu to nagrywać. I przełożymy po prostu na inny termin, ale dla was oczywiście nic nie znaczy, bo i tak odcinki macie. Tak. Wy odcinki po prostu macie u mnie w środę, a u Naska w niedzielę, nie? I staram się tam więc jakoś tego trzymać, żeby to wychodziło tak. Jako tako. No. A skoro już tak przepraszamy, to chyba ja też powinienem przeprosić, bo ja jestem dokładnie tak samo, a może nawet bardziej wyprany z emocji i zmęczony. No serio, to jest... o ile te pierwsze dwa wyszły spoko, tak potem troszkęśmy ogarnęli sejwika po odcinku i naprawdę nas tak zmuliło, bo tam wiecie jak to jest, nie? Jak taka rzecz się skupiony, rozkminiamy co trzeba zrobić, to potem jest nagle takie wszystko... No a jeszcze godzina. Pierwsza 52 to nie jest zbyt spoko. Ja ogólnie mam zawsze tak, że jak chcę pójść wcześniej spać, to nie da rady po prostu. No jak powiedzieć, jak pójdę późno spać, to potem cały tydzień chodzę do późno spać i wstaję sobie o tej godzinie, nie wiem, 10 i mam jestem na siebie zły, ponieważ fakt, wyspałem się 8 godzin, ale mam cały dzień zrąbany, nie? Do pracy 14, co ja zrobię w 4 godziny, nie? Nawet 3,5 w sumie, bo trzeba się zbierać do roboty. Więc nienawidzę po prostu tego, ale no... Już tak mi to wychodzi czasami, nie? Dobra. Ja mam dokładnie tak samo, jak przedmówca. No, kurczę. Nie wiem, już doszedłem do tego momentu, gdzie po prostu dla mnie czas jest teraz taki ważny, że jak go tracę, to się po prostu wkurzam, że go marnuję, nie? No.
A też chce się, wiadomo, jakoś ten czas wykorzystać tak dla siebie, że chce się wykorzystać czas na YouTube'a, tak w miarę w rozsądnym okresie czasu, czy odstępie czasu w jakimś okresie, czy co gadam, jakieś głupoty. No chcę wykorzystać tak czas, żeby po prostu mieć czas też dla siebie, taki prywatny, nie? A u mnie ten czas prywatny wygląda tak, że przychodzę, nagrywam, robię streama i tyle, nie? Więc zarąbiście. No, ale to już niebawem... Pracoholik tak zwany. No, niestety. Na szczęście niedługo kończy się już Eastern, w sensie będzie premiera, po premierze już będzie będzie z górki, bo będę mógł sobie robić już na luzaku, tak trochę, wiesz. Na przykład dzisiaj poprawiam trochę błędów tam od testerów, więc miałem troszkę już inaczej dzień ułożony, bo te 3 godziny musiałem poświęcić na poprawienie jakichś tam kosmetyków w mapie. No i wiesz, to schodzi, nie? Czekaj, my mamy kultywator gdzieś, nie? Mamy, co teraz? Koło silosu jest. Tylko brony. Nie, mamy trzy kultywator, spokojnie. O, dobra, tutaj jest, widzę. No. W cieniu stał. Dokładnie, takie czerwoniutki. Guess, tak jest. Ciągle zwożę te belki, ale chyba będziemy musieli kupić po prostu specjalną przyczepę do belek, taką już osobną. Bo ta jest po prostu nierekomendowana. Okej. Okay. Znaczy no. A ja teraz sobie lecę skultywować i będziemy siać chyba na jesień, albo teraz dopiero od razu. Wydaje mi się, że chyba na jesień, wiesz? Bo... To mnie to teraz, to jesień będzie zaraz, pozbierasz te belki i co, będzie jesień? No. Możemy czekać ten jeden dzień do jesieni. Obornik gdzieś tam wywieziemy pewnie na początku jesieni. Rozwiezie się obornik i akurat będzie się od razu siać. Najgorsze będzie z oraniem tego tej dziewiątki, bo ona jest dosyć spora, nie? Więc to też zejdzie, tak myślę, odcinek na pewno. Dokładnie. Ale to jakoś tam się... Ona wymaga zaorania już, czy nie? A wiesz, nawet nie wiem, zaraz sprawdzę. Ale wydaje mi się, Trajwik? Że chyba nie. Oraliśmy ją w poprzednim sezonie, Zebrane? Nie wymaga zaorania. No to nie trzeba jej orać. Czekaj, nawet nie patrzę w ogóle w tym miejscu chyba. A nie, wymaga zaorania. Tak. A no to jednak... Dziewiątka wymaga zaorania, dobra. Też w sumie akurat... Rozwiedziemy obornik, to będzie tak realistycznie. No, że po oborniku będzie Oreczka. Orka. Fajnie. Młodzieżowa, dobra, poprawimy sobie troszeczkę. Co to tak trochę chodzę i tak nierealistycznie poprawiam to, ale to nie jest jakaś tam seria z realnego gospa. Tylko jeżeli farmik mi robi takie coś, no to jak to gra się realnie w ogóle? No wiecie. Dokładnie. Ja uważam, że do tej gry trzeba się starać, żeby grać realnie, więc to nie jest symulator w żadnym stopniu. O, proszę bardzo, dokładnie. Nie, no co to kurde ma być? To nie jest... Jak ktoś mówi, że to jest symulator, to jest w jakimś takim wielkim błędzie. Nie wiem czemu w ogóle tak uważa. Bo to jest totalnie przeciwieństwo symulatora. Nie wiem czemu ten symulator w ogóle ma w nazwie symulator. Wszystko dla pieniędzy. On to nic nie symuluje tak naprawdę. No, masakra. No ale cóż, marketing się zgadza. Dobra, działa to jako w miarę tako. Tak, a teraz powiedz, jak trzeba pisze. Bo nie grasz jak trzeba, jakbyś grał na oryginalnych maszynach, to by wszystko działało. Tak, tylko że wiecie, nawet giancy postanowili zrobić sobie przyczepę autoloadową, żeby im nic nie wypadało, nie? Ty bez kitu teraz w tym, oryginalnie nie ma żadnej przyczepy do belek. No nie ma, jest po prostu taka, wiesz. Masakracja, nie chciał im się belek robić, to nie dali po prostu przyczepy do jej zbierania, żeby nikt się nie kapnął. No. Oni to fizyka belek jest tak w tej grze zrąbana, że nawet zrobili z tego e-sport, że to jest takie, wiecie, mega trudne, nie? Że trzeba, wiecie. Nie, tylko no. Na tym e-sporcie oni zbierają te kwadratowe. No już nawet oni wiedzą. No. Że okrągłe są do wywalenia. Masakra, ale jakby dodali im trochę wagi, to by to jakoś wyglądało, działało. Jezus Maria, patrzę na to i słucham, co ty mówisz, to nie ma takiej opcji, po prostu to jest do przebudowania cały, to jest do wywalenia w ogóle. Masakra, jakaś nie tam. No, turlać się turlają. No tak, jak nie trzeba. No to też prawda. Z małej górki się zacznie turlać, na przyczepie wariuje, nie? Telepie się. Tak jest. Jakby jakąś padaczkę zupała już coś. O! Zakręcisz delikatnie mocno i cibelka waltuje. No nieważne, dobra. Zaraz to zbierzemy sobie po prostu i tyle. Okej. Okay. No jakoś tak postaram się w miarę trudniej podłączyć.
tak to właśnie jest uliczka. No, niestety. Ciężkie życie ulicznego rapera. Rapera? A właśnie. Twoja szansa jest dostępna chyba jeszcze, co nie? Dostępna jest jeszcze. No. Ja sobie w ogóle usunąłem. Powiedziałem, za taka cringe'owa, że totalnie nie. Ale to nie jest właśnie to, że ja zawsze tam gdzieś jakieś swoje projekty, jakie robię, to zawsze ten drugi jest lepszy od pierwszego. Jaki drugi? No to wiesz, że jakbym na przykład teraz zagrał drugą szesnastkę, to byłby 100 razy lepszy od tej pierwszej właśnie, wydaje mi się, wiesz? To prawda też, no ja jestem przekonany święcie. To co zrobiłem, to jest po prostu porażka totalna, nie? Znaczy, no fajnie, fajnie, tekstik, spoko, ale ja totalnie, nie, wiesz, nie potrafię tego robić, nie? To chyba to twoja szesnastka była tak najbardziej mówiona, w sensie moja też. Zresztą też żadnego flow nie miałem. Dlatego to była brzydka szesnastka, a nie hot. Dokładnie. No ale cóż. Ważne, że Aksa się jakoś tam pomogła chyba, nie? Tak jest. Nawet wpłaciłem chyba. To była chyba pierwsza moja ten dotacja na jakieś cele charytatywne. No, u mnie też tak samo. Ja nigdy się nie wpłacałem na nic, a mówię, a tutaj dobra. Rzucę grosza. Ile mam tam, tyle dam, nie? To powiedzmy tam jakiś tam procent swojej wpłaty przeznaczyłem. Więc spoko. Tak nie. Jest. Dobra, czekajcie, sobie to już powoli kończę to zbierać. Chyba nawet w sumie nie wyjdzie, nie starczy mi całości tych belek. No to sobie pozbieram już tak jeszcze poza odcinkiem chyba. A to będzie wyglądało. A to nic, zakończę sobie chyba w tym miejscu tutaj po prostu. No chyba tak zakończę. To jak tam w ogóle idzie? No ja pół pola jeszcze mam do kultywowania. A, no dobra, to muszę mi także skończyć to kultywatorować i ten. Zakończymy wtedy. Okej. Okay. Alright. I w następnym odcinku trzeba będzie, czy to nawet poza, nie no, chyba w odcinku trzeba będzie ten posypać tutaj azotu trochę, bo jest mało. I wtedy można siać. Ale to już będzie akurat na jesieni. A to nie lepiej najpierw to zasiać, a potem ten sypać azot? No można tak. Wiesz, i tak. Jak nawalimy na ten, na nawóz, to chyba nie działa wtedy, nie? W farmingu. Jak nawóz na nawóz? No na przykład tak masz ten. Wapno się liczy jako nawóz? No wapno jest taki, wiesz, czyli osobnym nawozem, co nie? No tak, wydaje mi się, że ten można tak nawalić ten nawóz. Czy nawet ten, nawet można zrobić tak, że po prostu sypiesz wapno i jak sypiesz nawóz, to wapno ci znika, ale się liczy. Aha, jest jako sposób. Nawóz. No właśnie, bo no wiem, że ono by znikało, nie? Na pewno. I nie wiem, czy to było tak, że po prostu by się tam któreś z tych nie anulowało, nie? Nie, nic się nie anuluje, tylko po prostu tekstura znika. Aha. Przekłada się tekstura. Okej. Tak więc wapno nie jest totalnie... Czasami tak jakieś głupie błędy popełniam w tym farmingu, a wiesz, totalnie nawet nie wiem, po prostu czasami jak ta gra działa, nie? Tworzysz do gierki jakieś rzeczy, a nie potrafisz grać na modach, po prostu, bo nie grasz na tych modach, nie? Masz 1000 godzin farmingu, a tak naprawdę jeden co robisz, to cały to samo. Dokładnie. To jest tragedia po prostu. Nie, trzeba się po prostu o tych map odciąć, jak mówię, bo mapy psują cały fan zrobienia z grania farminga, nie? Czemu? No wiesz, ja nie gram farminga, tylko testuję w farmingu, nie? To w sumie też prawda. Od jakichś 4 lat nigdy nie miałem swojego prywatnego save'a, na którym sobie, wiesz, pograłem tak for fun typowo, nie? Co ty gadasz? Nic, totalnie. Cały czas tryhard z mapą jest, nie? Ewentualnie, o! Ja kiedy gram, to jest tylko na odcinkach, nie? To co gram na odcinkach, to co gram na streamach, to tyle mojego jest grania farminga, nie? A tak poza tym to jest wszystko... wszystko, wiesz, testowanie, nie? To jestem w sumie bardziej ten, że tak powiem, tryharder na odcinkach. A tak to w 19 w sumie nie miałem takiego save'a, żeby tak dłuższy. Jedynie ze znajomym w 19 multi strasznie katowałem ze znajomymi. Mhm. Tam mieliśmy po prawie 100 godzin na paru zapisach. A w 17 miałem tam kilka save'ów, na których sobie tak grałem, można powiedzieć, nawet realnie, totalnie. O. Tam miałem też tam po kilkadziesiąt godzin na paru save'ach i to, co ciekawe, zmieniłem tylko mapki, a maszynami grałem tymi samymi. Zawsze to był Class Axion, John Deere 6R. O, to jest trochę takie większe maszynki już widzę, nie? Tak, John Deere 6R, Class Jaguar i nie New Holland TX, kurczę. Ten starszy, ten co chyba jest w farmingu nawet. Tak więc zawsze miałem takie swoje ulubione maszyny i sobie po prostu je przenosiłem pomiędzy save'ami.
I zawsze sobie wybierałem takie amerykańskie mapki, tylko że bardziej z takimi mniejszymi polami, żeby się po prostu nie nudzić, tak jak w sumie teraz. Okej. Okay. Ej, mam w sumie coś Skubel, ale ten Skubel raczej nie będę tego jeszcze wiózł. No powiedz mi, co na 0-0. Ale wiem, że to jest po prostu tak pokazane teraz na season, ale normalnie sprzedaż sobie jest normalnie, wiesz, zarabia za to, nie? No to wejdź w season, zobacz, po ile jest. A ty tak, wiesz, z tym się chyba nie ma co grawać, bo to działa trochę inaczej, wiesz? No ale jak wejdzie w season, to ci źle pokazuje? Zaraz sprawdzę. Słoma. Teraz jest tak po około 66, nie? No to nie wiem, może w zimę będzie droższe, a w sumie to by miało jakiś sens. No, w sumie tak, dobra, nie wiem. Nic, nieważne, lecę do Naska, ma... zakończymy sobie zaraz odcinek. A nie ma tam prognozowanej ceny? Jest jakaś, ale taka... A, teraz to już działasz, okej. Okay. Ole, bielutki, ja pierdzielę, dobra, czekaj, zatrzymaj się na chwilkę. Zakończymy sobie odcinek normalnie. Okej. Okay. Okay. Stań koło 30. Zgaszę, żeby wachy znowu nie brakło. Okej. Okay. Znaczy, stań tak bardzo blisko, nie, jak możesz. Okej. Okay. Jeszcze bliżej. Jak? Aha, tak. Tak, o, dokładnie. Dobra, Liska. Dzięki strasznie za uwagę, super, że z nami byliście. Sorry, kiedy trochę zamolaliśmy, ale naprawdę po, no, w okolicy drugiej w nocy jest ciężko nagrywać. A że dokładnie. Tylko takie czasy możemy gdzieś tam sobie skrobać na nagranie, to wiecie, jak to jest. Więc dobra, dzięki za uwagę, kolejny poprzedni odcinek u Anaska. Serdecznie zapraszam, link w opisie. Do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć. Cześć, cześć i czołem, kluski zrosałem. Pozdro. Pozdro, pa, pa.